Siemanko mordeczki, witam was w mojej kuchni. Tutaj babunia, oczywiście, będzie mi doradzać. Tak, babcia będzie mi doradzać, bo dzisiaj zrobimy mortadele w cieście. Tak jest. Za chwileczkę przystępuję do robienia ciasta naleśnikowego, w którym będziemy maczać właśnie plastry mortadeli i później to smażyć. Cholernie niezdrowe, ale jakie pyszne. No i tak się prezentują składniki. Tutaj mamy jajko, będzie jedno potrzebne. Mleko, ja mam akurat sojowe, organiczne. Mąka i jeszcze weźmiemy przyprawy, bo to mają być na ostro, ma być ciasto, więc przyda się akurat gyros jeszcze. No to co? Babunia, zaraz zaczynamy, co nie? No. To Micha w dłoń. Ta się nada? Nie da rady? Czubka w nóżku lepiej się rozrobi ciasto. Sam nie wiem. Tam jestem. W sumie masz rację. Tutaj będzie dobrze. Tylko, że później będzie trzeba maczać i siup na olej. Dobra. Okej. No to co? Zaczynamy. No to zaczynamy. Najpierw wbijamy jajko. Bierzemy nóż. Nie wiem, może być akurat ten za dobry. O! Mam dobry nóż. Musi być dość ciężki, bo ja umiem jajka tylko nożem otwierać. Jedno jajo. Dziabnąć trzeba. I plum. Miejmy ręce, bo będzie salmonelloza. I wtedy dwa dni się nie wychodzi z kibla. I babciu, dolać mi teraz i na jedno jajko to ile? Mleka. Ile mleka? Nie bo ja tak na oko biorę. No to? No. Aj. Momento. Musiało się trochę rozlać. Dobra. No. To momencik. Jak już tu babciu jesteś, to przytrzymasz kamerkę. Jajka. Okej. Okay. Jasne. Proszę bardzo. A może lepiej schować już. No, lepiej. Możemy przy takim odsuwaniu to może, mogą się porozbijać. Ile? No, dobrej tak. Jeszcze. O. Babciu, no, dobrze. Mogę? Dobrze. Okej. Okay. Mogę? Ja widzę garnuszek. No właśnie, Babciu. Mąkę widzę. No tak, ale ja nie widzę właśnie zawartości garnuszka. No. Dobra, okej, okay, to teraz mąki. No, starczy na razie, zobaczymy. Teraz weź czepaczkę i przyprawę, tak? Jasne. Patrzcie, co oni wynoszą. Czekaj, babciu, babunia. Czekaj. Okej, okay, jesteśmy. Trzymaj, babcia. Tak. No. Nadal jest za rzadkie. Za rzadkie to ciasto. Mogę jeszcze mąć. Boże, jak zrobię za gęste. Wtedy mleka dodać, tak? Zobaczymy. Takie jak śmietana. No właśnie, ale widzę śmietany, więc nie wiem jak... Jaka to jest konsystencja śmietany? Konsystencja lodów? Czy rzadsze? Rzadsze. Babciu, no to powiedz. No daj mi czepeczkę, ja wezmę sobie w rękę. Okej. Okay. No to... Zobaczmy.
No to Marcia, zobacz. Bo ja tak naprawdę to za dobrze nie umiem robić. Jeszcze troszeczkę tylko. Nie najlepiej umiem robić właśnie. No to zapamiętasz teraz. Nie, na pewnie. Ja nie jestem mistrz naleśników, tylko mistrz muffinek. Aha, czyli takie... Takie gęstsze. Gęstwo się leje, no. Uh-huh. Teraz co, przyprawa? Przyprawa, tak jest. Oczywiście ja muszę na łyżeczki. Jak pięknie widać. Oczywiście. Oj, momento. Tak, było do na łyżeczka. Nie bierzemy. To nie wiem, z łyżeczkę płaską. Ja tu mam akurat przyprawę do Grossa Chili, ale możecie użyć jakiej tylko chcecie. Jeszcze troszeczkę ciach. Niech będzie troszeczkę nawet przesycone tym. I teraz mieszamy. Szczerze bym jeszcze trochę dodał, bo pachnie. Pachnie, pachnie, ale troszeczkę tylko. O, tyle. I zaraz będziemy oczywiście obierać tych skórek. Chociaż skórą mi tego się nie da nazwać. No, tych powłoczek. Może patelnię już włączyć? Tak jest, już włączam. Albo nie, ja nie będę brał. I na czym będą smażone? Na oleju? W sumie kokosowy weźmiemy, będzie tak? Smaczniejszy. Już momencik. Opa, tak z jedną, dwie łyżki. Babciu, mogę prosić? Babcia? Co? Ile? Ujęcie na mnie. Ujęcie, babciu, na mnie poproszę. Tyle. Na razie tyle daję. Mało. Mówisz, babciu, że mało? No, pewnie. Okej. Okay. Nie ma w środku oleju. No dobra, to... Tak do naleśników to daje do środka. Mm-hmm. No tak, tak. Nie ja było. Zresztą też bym dawał to dwie takie łychy. Dobrze. Oleju albo takiego właśnie smalcu kokosowego, jak to babcia mówi. No tutaj nie będziemy już się z tym bawić. Zostawimy na chwilkę. Pewnie. No i teraz chodź babcia tutaj. Skórki. Skórki. Ile babcia tej mortadelicy zjemy? Ja to nie. Mhm. Dobra, to... To się najadłam bardzo. A, no dobra, dobra. To w takim razie babcia... Tylko dla mnie będzie, no to... Tego nie dam rady. Ściągnąć. Moment. Bo ktoś puka. Okej, okay, no i co? Mamy mortadelkę i obieramy. Okej. Okay. Obieramy los mortadelos. Tyk. Co jest, babciu? Nie mogę iść. No i się babcia zepsuła. No i się nam babcia zepsuła. Taki duży ogień. A no. No właśnie nie wiem. Zapomniałem zmniejszyć, bo akurat ktoś pukał do drzwi. No. No i co? Tutaj odrzuciłem tą. Nie mogłem normalnie. Momencik. Wiem, że mortadela to taka gruba parówka zrobiona z wszystkiego, ale to cholera lubię. Mhm. Na kanapki na przykład, tylko na gorąco oczywiście. Albo właśnie jak teraz w cieście. I to jest dobre nawet takie danie obiadowe. Człowiek się tym naje,
Najadliwe, smaczne. Dobra, dobra. Cały talerz. Ty? No tyle obrałem. No to tak. No i co? I wkładamy. Wkładamy, najpierw moczymy w tym cieście naleśnikowym. I wkładamy na olej. Szybciutko to się robi, naprawdę ekspresowo. No, widzę, babciu, że lepiej by było szczypcami to brać. Wiesz, babunia? Tak jest. Widzimy się za chwilkę. Dobra, to jedziemy dalej z tą mordatelą. Proszę bardzo, ciach. Wkładamy. Stopień trudności. Debil. Dla debili. Żarcie dla debili po prostu. Każdy dureń to zrobi. No chyba, że się mortadeli nie lubi. Albo jak się jest się wegetarianinem. Ale nie, przecież są takie szynki właśnie. Babciu, trochę. Wiem, wiem, ale ja próbuję tutaj włożyć. Jeszcze? Tak jest. No zobaczcie, no trochę przegiąłem. Ale o, można to już... Za mało tego ciasta. Za rzadkie. Za rzadkie. Tak, daj babciu więcej. Babcia, to musi być jak lody. To musi być gęste ciasto. Także widzicie. Nie może być normalne ciasto naleśnikowe. Musi być o wiele gęstsze. Chcesz przewracać? Chcę przewracać, oczywiście. Tak się oto prezentują. Musieliśmy ratować sytuację, bo ciasto za rzadkie było. Przekłada mąki już. Tak, tak. Nie może być ciasto naleśnikowe. Jeszcze babciu, poproszę ciasto z drugiej strony. Naleśnikowe jest różne. Tak, tak, ale właśnie to takie bardzo gęste, wręcz omletowe. O, bym powiedział. Jak na omlet, tak? Daj babciu, bo to musi być oblepione w tym cieście. Znowu będziesz. Tak, jasne. Tak, tak trzeba. Tak trzeba, babunia. Także. Tak, będę przewracał, bo musi się ściąć z tamtej strony. Mhm. Bo my to trochę źle zrobiliśmy. Także nie popełniajcie naszych błędów. To musi być oblepione ze wszystkich stron. Ale i tak spływa. No właśnie. Naleśnikowe też spływa. No właśnie, to powinno być chyba jeszcze bardziej gęste. Takie jak na omleta grzybka. Takie ciasto. A każdy wie, co to jest omlet grzybek, także to musi być oblepione. A tu dwa się wzięło. No to dobrze. To dobrze, bo będzie akurat taki grubszy. No, dobrze? Bardzo dobrze. Zajebiście. To powinno się szybko usmażyć, Daniel. No właśnie, właśnie, ale no chodzi o to, że my popełniliśmy ten błąd, że może było za rzadkie ciasto. Może tłuszczu? Nie. W żadnym wypadku. Tu chodzi tylko o ciasto. Ja dobrze pamiętam jeszcze, jak się to robi. To mają być takie placki. Takie placki to mają być, nie takie. To jak racuchy. O, jak placki z jabłkami. Tylko, że z mortadelą. Ale oblężenie. Okej, to już jestem. Mam nadzieję, że będzie dobre. W razie czego mam tu ketchup. I próbujemy.
Dobre. Chociaż według mnie to powinno być jeszcze grubiej oblepione. No. Jak ten. O. Albo ten. O, tutaj też podwójne. Chyba jednak się nie obejdzie bez przyprawy uniwersalnej. O, kończy się. No to trzeba będzie nabyć drogą kupna, jak to mówi szafa z mocnego vloga. Którego serdecznie pozdrawiam. No, naprawdę niezły. Nie jest to może jakieś wykwintne danie, ale taka zapchaj kicha dobra. Daję 4 na 6. Pozdro wielkie, pozdro piona. No i zobaczcie, jaka jest różnica między tym z rzadkiego ciasta, a tym plastrem mortadeli. Z ciasta gęstego. Teraz patrzcie na to. Tak, wziąłem sobie łyżkę, bo tak mi wygodniej. Proszę bardzo. Tak, oto się prezentuje. No. No. I to jest udana mortadela w cieście. Papatki.